Julia Pająk-Skunowa, tegoroczna maturzystka, nie traci czasu. Cały czas działam w ramach dialogu unijnego, młodzieżowego dialogu unijnego prowadzonego przez PROM. Mamy cały czas działania z Młodzieżowej Rady, które potrzebne są, aby pielęgnować je. Chcieliśmy stworzyć grę miejską w Kunowie, niestety no, koronawirus przeszkadza nam cały czas. W Młodzieżowym Sejmiku na szczęście jest teraz delikatna przerwa, ponieważ zaczynamy dopiero drugą kadencję, jestem w drugiej kadencji. W pierwszej kadencji Julka była przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Skład drugiej kadencji, który liczyć będzie 33 radnych, poznaliśmy w połowie czerwca. W tym składzie jest była przewodnicząca. Mimo iż będę jechać na studia, to mam nadzieję, że będę mogła dobrze pracować w sejmiku, że będę mogła brać udział po prostu we wszystkich wydarzeniach, jakie będą. W sejmiku drugiej kadencji Julka będzie miała wsparcie z powiatu ostrowieckiego. W nowym składzie znalazło się obok niej 4 osoby, w tym 3 koleżanki z Kunowa. Ja bardzo się cieszę, że do sejmiku teraz dołączy aż 4 osoby z gminy Kunów, ponieważ bardzo walczę o to, aby edukacja osób z naszej gminy rosła, edukacja obywatelska i cieszę się, że również jest ze mną Aleksandra Mróz, moja bardzo dobra koleżanka, z którą działałyśmy i razem 4 lata w Kunowie i teraz 2 lata w Sejmiku Świętokrzyskim. I mam nadzieję, że Marta Zięba oraz Karolina Mróz również włączą się bardzo mocno w działanie, ponieważ są osobami z bardzo dużym potencjałem, które myślę, że jak najbardziej, jeżeli będą miały motywację i chęci do działania, mogą bardzo mocno rozwinąć skrzydła. Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy, konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania Sejmiku Wojewódzkiego. Organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych. Kadencja trwa 2 lata. Przepracowane lata dają członkom Sejmiku duże doświadczenie, przede wszystkim to społeczne. Podobne daje praca w młodzieżowych radach gmin. Taka działa w Kunowie. 5 lat temu powstała Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie. Odwiedził mnie prezes LGD Jarosław Kuba. Nie trzeba było mnie długo namawiać, aby podjąć decyzję i zrobić rozpoznanie, czy będą chętni, czy to zafunkcjonuje. Bardzo podatny grunt był w tamtym okresie. Wszystko nam się bardzo ładnie ułożyło i cieszymy się po 5 latach z tych sukcesów. Współautorką tych sukcesów jest m.in. Julia Pająk. Gdyby nie Młodzieżowa Rada, tak naprawdę moje działanie nie zaczęłoby się w ogóle. Myślę, że sam wolontariat w Kunowie nie był na tyle prężny, abyśmy mogli zacząć działać na takim dużym obszarze. 3 kadencje pracy miały być zwieńczone uroczystościami jubileuszowymi z okazji 5-lecia działalności Rady, ale plany pokrzyżował koronawirus. Entuzjazmu jednak nie brakuje. Sytuacja jest rozwojowa, to jest najbardziej optymistyczne, bo rady młodzieżowe w różnych miejscach powstawały i upadały ze względu właśnie na brak zainteresowania taką działalnością. Oby w Kunowie nigdy takich chęci młodzieży nie zabrakło. Mamy zdolną młodzież, mamy sporo młodzieży, więc liczę na to, że Rada Młodzieżowa będzie w Kunowie wiecznie. Silna reprezentacja Kunowa teraz będzie działała również w województwie. W skład Młodzieżowego Sejmiku drugiej kadencji weszło 8 przedstawicieli młodzieżowych rad miast i gmin, 12 przedstawicieli samorządów uczniowskich i studenckich, 13 przedstawicieli organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą. Wręczenie nominacji radnym zaplanowano na 2 lipca. Podczas pierwszej sesji wybiorą oni ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku. Zdecydują również, w których komisjach problemowych chcą działać.